Cześć, z tej strony Jarek Włodek ze sklepu internetowego juchcich.pl. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie portfel z Pinatexu. Pinatex jest materiałem, który od pewnego czasu jest w naszej ofercie. Jest to materiał pochodzenia roślinnego, włóknina z liści ananasa pokryta bioplastikiem i poliuretanem, co sprawia, że z powodzeniem można stosować go w kaletnictwie. Skoro tak, no to trzeba powiedzieć sprawdzam i właśnie teraz sobie to sprawdzimy. Będziemy wykonywać bardzo prosty, składający się z dwóch elementów portfel, gdzie będziemy mogli schować nasze karty oraz banknoty. Oprócz dwóch kawałków Pinatexu, jest to Pinatex Original w kolorze czarnym i zielonym, użyjemy sobie jeszcze materiału, jakim jest Vigofil. Jest to materiał używany w formie podszewki, w formie usztywnienia i tutaj też właśnie w ten sposób go zastosujemy. Jest o tyle przyjemny w użytkowaniu, że jest on już przychodzi do nas i do Was w formie samoprzylepnej, więc nie musimy się bawić z dodatkowymi klejami. To wszystko nam tutaj fajnie działa, a sprawia, że na przykład ten element będzie bardziej sztywny, bardziej mocny i no właśnie, w takich miejscach narażonych na rozciąganie czy rozerwanie nawet, można go z powodzeniem sobie stosować. Dobra, no to przechodzimy do roboty. Ustawiam sobie nasz Pinatex, biorę Vigofil. Znany nam wałeczek. To możemy sobie do Pinatexu, jeżeli jest to możliwe, radzę stosować nóż krążkowy, bo jest dużo wygodniejszy w zastosowaniu. No dobra, tutaj będziemy dawać ten element, tutaj będziemy dawać ten element. Teraz wezmę sobie marker do skóry, w którym zaznaczę sobie nasz wykrój, tak żebym wiedział, co wycinać i odcinać. Pinatex jest o tyle ciekawym materiałem, że możemy stosować na nim techniki kaletnicze, ale z powodzeniem też można tutaj stosować techniki znane z normalnego krawiectwa. Więc jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, aby uszyć sobie na przykład taki portfelik ręcznie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć maszynę, zwykłą taką i normalnie na niej sobie to uszyć. Ok. Kiedy mamy odznaczone nasze linie, musimy je po prostu teraz wyciąć.
Ja będę się tutaj posiłkował taką formatką z Plexi, która pozwoli mi na ustawienie równo ostrza, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ciąć z ręki. Z powodzeniem pinateks można też ciąć nożyczkami. No, jeden element już mamy. Teraz wytniemy sobie drugi. Teraz wybiję sobie tutaj otwory. Mamy już wycięte nasz główny kształt. Teraz jeszcze zaznaczymy sobie linię cięcia naszej kieszonek. Właściwie od razu ją wytniemy. Końcówki docinając sobie już standardowo nożem. Okej. Mamy nasze dwa elementy gotowe. Tak naprawdę możemy przejść do szycia. Standardowo, jeżeli szyłbym ze skóry, to bym to pewnie sobie podklejał, żeby było mi łatwiej szyć. Tutaj nie widzę takiej potrzeby. Raczej zaczerpniemy z krawiectwa i sobie to tak na luźno złapiemy. Korzystam ze zwykłych takich zapinek. Zapiemy sobie w kilku kluczowych miejscach, a potem to już będzie dużo łatwiej. No dobra, właściwie jeżeli mielibyśmy maszynę, moglibyśmy od razu to przeszywać. Jeżeli nie mamy maszyny, a nie mamy też narzędzi typowo kaletniczych, możemy wziąć ostrą igłę, nitkę i przeszywać.
My natomiast zastosujemy narzędzia kaletnicze, kaletnicze nici i do tego będę potrzebował wybijaków. Jest to wybijak otworów okrągłych, rozstaw 4 mm. Cięcie gruwerem nie wchodzi tutaj w grę. Ale też nie jest konieczne. Gdy mamy wybite już wszystkie otwory, możemy przejść do szycia. Szyć będę standardowo nicią 0,8 mm z lamem w kolorze czarnym. Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób szyć na dwie igły, zapraszam do innego naszego filmu, znajdziecie go w dziale techniki i tam jest to wszystko wytłumaczone. Jeszcze jedna rzecz a propos otworów w Pinateksie. Powiedziałem, że można szyć bez otworów, korzystając z ostrej igły. Ale jeżeli chcielibyście szyć w kaletniczy, no właśnie tak jak skórę, czyli najpierw otwory, potem szycie, to szef francuski jest ciężki do zobaczenia. A że dość łatwo można tą igłę, igłą nawet niekoniecznie super ostrą przebić, to wydaje mi się, że ten właśnie taki wybijaki francuskie pod szef niekoniecznie będą się tutaj sprawdzać, albo będą wymagały od Was dużo większej uwagi przy szyciu. Ja tu stosuję coś, co jak gdyby no, najłatwiej jest przeszyć, więc otwory okrągłe. Dobra, zacznę sobie. Będę szedł w tą stronę, więc zacznę sobie gdzieś tutaj. I cóż, no standardowe szycie. Nic nowego tutaj nie ma. Szyjemy to dokładnie tak jak skórę. Więc widzimy się za chwilę, kiedy ten szef już będzie na wykończeniu. I cóż, skończyliśmy szyć standardowo, więc sobie odetniemy. I zakończymy nasze nici. Nasz portfel. Zasadniczo jest gotowy. Możemy sobie jeszcze sprawdzić. Tak, tutaj widziałem, że muszę sobie wyrównać. Oczywiście, jeżeli chodzi o Pinateks, zarabianie krawędzi tutaj będzie mocno uciążliwe. I wydaje mi się, że no niekonieczne. No to jest specyfika tego materiału, tak jak w skórach Crazy Horse też ta krawędź wygląda trochę inaczej, chociaż da się ją doprowadzić do bardzo ładnego wyglądu. Tak i w Pinateksie ta krawędź nie powinna, no
Nie mówię, że nie powinna, ale raczej będziemy zostawiać ją gołą. No i dobra, sprawdźmy, czy wszystko nam tutaj działa. Proszę bardzo. Mamy. Tutaj jest tego leja na szczęście. I portfel może ruszać w świat. Cóż mogę powiedzieć? Projekt jest niezwykle prosty. To, co chciałem pokazać w tym filmie, to to, że za pomocą technik kaletniczych jesteśmy w stanie szyć pinateks i tworzyć rzeczy użytkowe, kaletnicze, właśnie z tego materiału. Ja dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do naszego sklepu i do naszego kanału na YouTube po więcej filmów i inspiracji. Wam mówię miłego dnia, trzymajcie się mocno. Cześć.